Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie o lajce dla ubogich, czyli jak możemy z naszego Olympusa zrobić sobie manualnie aparat z manualną ostrością, który będzie się zachowywał trochę jak lajka. Rzecz jasna, jakość obrazu nie będzie jak lajka, ja tu nie będę udawać, że myślę, że tak jest. Natomiast naszym dzisiejszym bohaterem jest FL7 z obiektywem TT Artisan 25 mm ze światłem f2. Obiektyw w pełni manualny, bez żadnych elektronicznych kontaktów. Z pięknym pierścieniem tutaj przysłon. Nie wiem, czy Państwo słyszycie, jak to klika, ale on sobie tak delikatnie klika, że jak zmieniamy przysłonę, to się robi klik, klik, klik. I tutaj widać, jak będziemy zmieniać przysłonę, jak się będzie to kółko, teraz kręcę ostrością, nie przysłoną, jak się będzie kółko otwierać i zamykać, czyli wpuszczamy więcej bądź mniej światła. Bardzo fajnie optycznie, fajny optycznie obiektyw, bardzo go lubię. Całość tego zestawu, drodzy Państwo, mnie wyszła, żeby Państwa nie skłamać, 550 zł. Aparat kupiłam razem z obiektywem, który nie 450 zł, ponieważ nie umiem liczyć. Aparat kupiłam razem z obiektywem, który był zepsuty, za 350 zł. Kupiłam go za więcej, ale taki był uczciwy sprzedawca, że jak zobaczył, że przed wysłaniem sprzętu, że obiektyw przestał działać, to chciał się wycofać z transakcji i oddać mi pieniądze. Że mnie na aparacie zależało, to się dogadaliśmy i część kwoty mi zwrócił i aparat mnie wyszedł 350 zł. Przy czym zepsuty obiektyw sprzedałam za 100, więc aparat wyszedł mnie 250 zł. A obiektyw razem z tą fajną metalową osłoną i tam coś jeszcze było, chyba filtr, którego nie użyłam, bo to jakieś najtańsze szkiełko, wyszedł mnie 200 zł. Kupiłam go na AliExpressie podczas Black Friday. I tyle właśnie wtedy kosztował. Więc całość 450 zł. I mamy piękny zestaw ala Leica, ala Fuji za frakcję tego. Jeśli chodzi o Leica, to zapewne w cenie zatyczki do obiektywu. Także dzisiaj zapraszam na spacer do elektrociepłowni Szombierki. Zobaczymy, co uda nam się dzisiaj tutaj ustrzelić. Drodzy Państwo, w tych mega industrialnych okolicznościach przyrody ja Państwu pokażę, co sobie ustawiłam na EPL-7, żeby mieć fajne zdjęcia czarno-białe. Dzisiaj ta pogoda jest taka, jak Państwo widzicie. Nic się tu jakiegoś ciekawego nie dzieje. Niby trochę słońca jest, ale tak naprawdę nie bardzo. Więc co ustawiłam, żeby wychodziły fajne czarno-białe zdjęcia? Jak wejdziemy sobie tutaj w OK, to przede wszystkim mam ustawiony monotone, czyli czarno-białe zdjęcia. Ja czarno-białe zdjęcia lubię, one są fajne, jak właśnie strzelamy jakąś architekturę czy coś, co bardziej nam zależy na tym, żeby pokazać, jaką coś ma fakturę, strukturę. Lubię to bardzo. Ostrość sobie ściągnęłam o 1, bo ja lubię taki trochę może bardziej analogowy look. Poza tym mikro 4/3 tak samo z siebie dość mocno wyostrza. Natomiast kontrast sobie podkręciłam, bo też to lubię. Lubię takie mocno kontrastowe filmy bądź kontrastowe zdjęcia. I włączyłam sobie filtr czerwony. Filtr czerwony, jak nam się tylko jakieś chmury takie bardziej zarysowane pokażą, zresztą już chyba jakieś takie jedno zdjęcie mam, to on powoduje, że to niebo nam się tak bardziej takie się robi groźne, bardziej to niebo wyciąga. Stąd też takie ustawienia. Więc tyle, jeśli chodzi o jakiś tam profil kolorystyczny. Jak zwykle mam ustawione, że strzelam JPEG-i razem z RAW-ami. O, i tu właśnie mi się przypomniało, czego sobie nie ustawiłam. Tutaj jak mamy ustawienie stabilizacji i naciśniemy info,
to trzeba sobie, a ustawiłam sobie jednak, trzeba sobie dobrać ogniskową. Tu niestety nie ma ogniskowej 25 z jakiegoś powodu, ale jest 24, czyli taka najbliższa temu, co obecnie mam. No więc te 24 zostawiam, bo wtedy aparatowi będzie łatwiej sobie tą stabilizację dobrać do obiektywu, który nie ma żadnych elektronicznych kontaktów. Natomiast jeśli chodzi o tryb, w jakim strzelam, to tryb P. W nim jest mi najłatwiej, jak w momencie, jak mam jedno pokrętło. Przysłonę sobie steruję tutaj na obiektywie oczywiście, a tym pokrętłem steruję sobie to, czy chcę, żeby zdjęcie było jaśniejsze, czy ciemniejsze. Tak jak teraz Państwo widzą mnie. Tu mamy budynek. Mogę rozjaśnić go na maksa, mogę go ściemnić na maksa. I tak właśnie o mam ustawiony aparat. I tak będziemy dzisiaj strzelać. Ja Państwa przypnę teraz. Taki nabyłam drogą kupna Dings, którym Państwa przypnę do aparatu. Czy Państwa? Przypnę telefon do aparatu, ale taki będziecie mieli Państwo podgląd, że będzie telefon na aparacie. Mnie będzie trochę łatwiej strzelać, bo jednak przy obiektywie manualnym potrzebne są dwie ręce. A, ale zanim to zrobię, to jeszcze Państwu coś pokażę. Dobra. Ważne rzeczy. Co jeszcze sobie ustawiłam, żeby łatwo było ostrzeć. Bo przecież to jest obiektyw manualny. Więc jak robię zdjęcie, tak, to pod prawym kciukiem, na tym guziku, który ma lupkę na sobie, mam zbliżenie. I jak go nacisnę, to zbliża mi ten fragment obrazu, na którym jest punkt ostrości. On nam teraz powędrował jakoś tu, dajmy go tak mniej więcej na środek. Proszę bardzo. I teraz nam zbliży tutaj te cegiełki, czy to miejsce, na które próbujemy wyostrzyć. Dla mnie jest to najwygodniejszy sposób ostrzenia. Jak próbowałam to robić tym, tak jak tutaj teraz się nam włącza podgląd ostrości, czy tak na biało nam się wyświetla, to nie jest aż tak trafne, jak to po prostu zbliżanie, obiekt chroniony. Także to polecam sobie też ustawić któryś klawisz na to, żeby zbliżał, będzie dużo, dużo łatwiej. No to jesteśmy, drodzy Państwo. Wstęp wzbroniony, natomiast tutaj wszyscy lokalsi ze mną włącznie zawsze sobie wchodzą na jakieś takie drobne spacery. Nie będziemy wchodzić oczywiście do budynków, bo one są, jak sądzę, zamknięte, ale tu mamy pierwszy kadr, który strzelimy. Chciałabym, żebyście Państwo tak widzieli mniej więcej tak jak ja, ale chyba nie jestem w stanie tego zrobić. Nie. Jednak ten telefonu obiektyw jest dużo szerszy niż 25 czy też 50 mm. No więc będziecie Państwo widzieć zdjęcia na przebitkach, jak wyglądają. Teren sam w sobie jest dość ciekawy. Jest taki już podniszczony. Wiem, że na Industriadę można sobie tutaj wejść. Ma dużo takich ciekawych dziur. Dziury w płocie i widoczne z nich tory. Lubię bardzo, nie ukrywam. To jest z jednych moich ulubionych typów zdjęć, tu tych dziur w płotach i widocznych torów. Wtedy sobie przysłonę przymykam, znaczy właściwie otwieram do F2. Ostrzę na nieskończoność i tak sobie robię zdjęcia. To jest po prostu taki industrialny widok tutaj. O, kolejna fajna dziura. Proszę, jaka piękna dziura. Więc róbmy zdjęcia a la Leica. Ja sobie za każdym razem, jak ostrzę, to robię podgląd. Właśnie naciskam na lupkę i sprawdzam, czy to miejsce, w którym jest ustawiony punkt ostrości, bo sobie tak ustawiamy na ekranie punkt ostrości. Tam nam oczywiście autofokus nie złapie, bo ostrzymy manualnie. Ale wtedy możemy sobie pierścieniem ostrości, który znajduje się na obiektywie, wyostrzyć w taki sposób, żeby to, co jest w tym punkcie ostrości, było naprawdę ostre. Jest to bardzo wygodne. Zdecydowanie wygodniejsze moim zdaniem niż
ten focus picking, ponieważ pozwala nam naprawdę trafić w tą ostrość, a ten focus picking, mam wrażenie, że on się tak jakoś trochę przesuwa. Dobra, to sobie zejdziemy trochę niżej. Piękna kostka brokowa. Taka fajna, oldschoolowa. Czy to będą mistrzowskie zdjęcia? Absolutnie nie. Ale one też mistrzowskie być nie mają. Ok. Jaki jest minus tego obiektywu? Minus jest taki, że on jak przychodzi... Ja go mam po raz drugi. Pierwszy sprzedałam tylko dlatego, że sprzedawałam aparat, który miał zepsuty autofokus. I po prostu, żeby go sprzedać, to musiałam go sprzedać z jakimś obiektywem, bo wiedziałam, że bez obiektywu się nie sprzeda. Był to M10, limitowana edycja. Rzecz jasna, żałowałam. W momencie, jak go spakowałam i wysłałam, to już żałowałam, że go sprzedałam. No ale trudno, życie. W każdym razie minusem tego obiektywu jest to, że jak on przychodzi, to on tak jakby ma nieskończoność nieco przesuniętą. Że w momencie, jak go przekręcamy na nieskończoność, on się już robi nieostry. I można temu zapobiec, albo można coś tutaj zadziałać w tej kwestii. Ja Państwu zaraz pokażę, jak to można zrobić, ale w wypadku tego obiektywu, inne te obiektywy TTR czasem to jakoś trochę lepiej działa. Natomiast w przypadku tego obiektywu jedna ze śrubek, które trzeba odkręcić, jest czymś przyklejona. I to dziadostwo nie chce puścić. Więc mój piękny nowy obiektyw już ma jakieś tam ryski, ponieważ musiałam powalczyć z tym klejem, żeby go trochę rozruszać i ruszyć tym pierścieniem. Dzisiaj widzę, że on mi się troszkę chyba albo mi się rozkalibrował, albo nie zauważyłam, że nie ustawiłam tego w punkt, więc będę musiała to przestawić, więc może Państwu później z domu pokażę, co ja z nim robię. Bo to jest, myślę, istotne, żeby to wiedzieć, żeby nie myśleć, że z tym obiektywem jest coś nie tak. On tak po prostu przychodzi. I to nie tylko jest moje stwierdzenie, ale tam jakieś recenzje, jakie oglądałam o nim, wszyscy mówią to samo. Natomiast jeśli komuś to nie przeszkadza, że jak się dociągnie do nieskończoności, to trzeba się odrobinę cofnąć, żeby faktycznie było ostre na nieskończoności, no to nie ma problemu. To nie trzeba z tym nic kombinować, nic robić. Jest to na pewno stresujące, jak się ma nowy obiektyw, a trzeba od razu coś tam pogmerać i pozmieniać. Znowu mam tory. Lubię te tory. Lubię te okienka nadziei, że można się stąd wydostać. Tak, tak. Proszę bardzo. Kolejne okienko nadziei. Czerni i bieli. Mamy jakieś chmury? Nie mamy żadnych chmur. Dobra. Idziemy poszukać czegoś innego. Pokażę Państwu takie miejsce, które ja tu bardzo lubię. Tu jest taki komin. Taki komin. O, proszę bardzo. Komin się ciągnie i ciągnie i ciągnie. I on tu na dole ma takie małe drzwiczki. Takie mini drzwiczki. I to mnie zawsze śmieszy, jak na to patrzę. Bo to jest takie... nadaje takie uczucie dysproporcji troszkę. Natomiast na zdjęciach chodzi całkiem nieźle. I tu właśnie to podkręcenie kontrastu tak bardziej podkreśla nam te cegły, które tu mamy. Będzie to wyglądać fajnie. W rzeczywistości, jak Państwo widzicie, te drzwi są takie żółte. O, tutaj proszę bardzo. Elektrociepłownia w betonie. Elektrociepłownia szombierki, żeby być bardziej dokładnym. No nie powiem, wygląda to kozacko. Czarno-białe wygląda naprawdę ekstra. Teraz Państwo będą widzieć te zdjęcia. Ale no jest to coś. Jest to naprawdę coś. Dobra, powiedziałam, za co tego obiektywu nie lubię. I to jest jedyna rzecz, za którą ja go nie lubię. Bo poza tym uważam, że to jest super obiektyw. On jest bardzo ostry. Jest malutki.
Ja zaraz Państwu też pokażę, jak on wygląda bez tego kołnierza, bo on zazwyczaj jest bez tego, jak to się nazywa, no bez tego ochronnego, gdzie to zapomniałam nazwy, wiecie o co mi Państwo chodzi, chodzi mi o ten, o to, o obraz osłony słonecznej, o przeciwsłonecznej, więc on zazwyczaj jest bez tego. I wtedy jest naprawdę takim prawie pancake'iem. O proszę, tu mamy nasze żółte drzwi. Tak jest. No piękne są. Nie ma jak się zachwycać starymi drzwiami z obdrapaną farbą. Ja te zdjęcia, które będę Państwu wrzucać, to będą nieobrobione JPEG-i. Czasem może obrobię coś w kolorze, bo strzelam we żurawach. Ale tu będzie widać, jak wychodzą zdjęcia przy takim nasłonecznieniu, jakie Państwo widzicie na filmie. Jakie wychodzą zdjęcia przy tych ustawieniach, które mam. Ja ich teraz nie zmieniam, bo jest całkiem nieźle słonecznie. O, teraz bym się tak zbliżyła do tej kłódki. Nie jest to najpiękniejsza z kłódek. Ale zmienię przysłonę na F2. I minimalną i sobie wyostrzę tu na kłódkę. Czy to jest minimalna odległość? On ma całkiem niezłą tą minimalną odległość. To będzie kłódka z minimalnej odległości, jak można ostrzeć. Tak jest. F2. I ciach, kłódka. Za co go jeszcze lubię? On jest zbudowany cały z metalu. Wszystko jest z metalu, nawet ta osłonka, którą Państwo widzieliście, to wszystko jest metalowe. W związku z czym jest to bardzo solidna konstrukcja. A wiem, że jest bardzo solidna, ponieważ pierwszy mój obiektyw, ten, który miałam, a który później sprzedałam z M10, rąbnął mi na beton. Po prostu wypadł mi z kieszeni. Razem z aparatem. I tu mocarność tego i aparatu, i obiektywu była niesamowita, ponieważ ani jednemu, ani drugiemu praktycznie nic się nie stało. Na obiektywie tylko w jednym miejscu delikatnie brakło farby. No, tak jakby się spadając na betonowy chodnik delikatnie się odłupała. Poza tym nie stało mu się nic. Także jest naprawdę super. Bardzo go serdecznie polecam. Powiem Państwu, że lubię bardzo takie miejsca, że gdzie się nie obrócę, to coś jest ciekawego i jest coś, co można by było sfotografować. I lubię bardzo, za co jeszcze bardzo lubię ten obiektyw i w ogóle obiektywy manualne, bo wtedy to fotografowanie jest takie wolniejsze, takie przyjemniejsze. Jest taką swoistą terapią, wyciszeniem i ja bardzo sobie to cenię, że ja nie muszę wszystkiego mieć w ułamku sekundy gotowego, tylko muszę przystanąć, muszę sobie wyostrzyć, żeby zdjęcie było takie, jakie chcę. I jest to naprawdę bardzo, bardzo dla mnie przyjemne. I dlaczego na przykład wolę ten obiektyw niż jakiś obiektyw retro? Ponieważ szerokokątne obiektywy retro, a dla mikro 4 trzecie, żeby to był taki standard, musiałby to być obiektyw szerokokątny, czyli jakiś 24, będzie droższy niż ten chiński obiektyw. Natomiast jeśli chodzi o jakość zdjęć, o jego wielkość, to że trzeba jeszcze mieć adapter do niego, to wszystko składa się na to, że tak naprawdę lepszą opcją jest właśnie ten City Artisan. I ja posiadam Heliosa, ale Helios to jest 58 mm, czyli w przeliczeniu na mikro 4 trzecie to nam daje ponad 100, więc jest to już takie tele, które jest super do portretów i daje, wiadomo, daje taki retro, fajny styl. No ale nie będzie to taki standard, jaką jest ta 25, z której dzisiaj korzystam. Czyli nie będzie to takie 50 mm. Stąd też w
takiej cenie, przy takiej jakości optycznej. A on ma taki klimat retro. On ma taki. No on nie jest taki kliniczny jak te wszystkie współczesne obiektywy. W związku z czym daje naprawdę bardzo, bardzo przyjemny obraz. Nie taki, jak już wspomniałam, kliniczny. Tu nie będzie wszystko idealnie ostre, natomiast będzie ostre, ale te nieostrości będą wyglądały troszkę inaczej. Tak właśnie, trochę bardziej retro. Jeśli lubicie Państwo taki retro look. Ja go też używałam z M10, bo ja czasem strzelam na filmie, ale zrobiło się to tak potwornie drogie, że no już nie ma sensu trochę. Ekonomicznie po prostu przestało być to uzasadnione. W związku z czym to jest moja alternatywa. A że zawsze aparaty, albo zazwyczaj miały 50 na sobie, no to to jest moja 50 na moim Olympusie. I on będzie działał super, zarówno z tymi większymi korpusami, jak i z tymi mniejszymi. Na M10 działał wspaniale. Polecam na M10, bo M10 jeszcze ma wizję, więc to ostrzenie jest prostsze. Zwłaszcza jak dzień jest słoneczny. No, natomiast tutaj też źle nie jest. Z FL7 jak najbardziej daje radę. Proszę bardzo. O, tu musimy z drugiej strony sobie podejść. Tak jest. Wiosna w pełni. Tu mamy takie piękne habazie wiosenne już. No, superajskie są. I znowu będzie F2. Zobaczycie Państwo, jak on pięknie też rozmywa tło. Gdzie tu jest jakiś habaś, w który ja celuję? To możesz być ty. I zobaczycie, o co mi Państwo chodzi, jak mówię, że on ma taki retro look trochę. Bo te wszystkie współczesne obiektywy, to one tak idealnie to tło rozmazują, że tam się jakby nie ma takiego chaosu w tym tle. Natomiast ten, no ten robi ciekawe rzeczy w tle. Jakiś chaos tutaj nam na pewno zachodzi. O, to będzie fajne zdjęcie. Uch, już mi się podoba. To będzie bardzo przyjemne zdjęcie. Znowu F2, żebyście Państwo dokładnie widzieli, co on potrafi. Do czego ja go też bardzo lubię? Do portretu. On jest piękny do portretu. Czarno-białe portrety nim robione. Moje absolutnie ulubione. Ze względu na to, że nie mam zgód osób fotografowanych, nie pokażę Państwu żadnego takiego portretu, ale naprawdę wychodzą bardzo, bardzo fajnie. Pokażę Państwu, o co mi chodzi z tymi śrubkami. Tutaj jest jedna śrubka. Tu od spodu jest kolejna śrubka i ta, jak Państwo widzicie, jest taka trochę zmasakrowana. I tej masakry dokonałam własnoręcznie, próbując ją odkręcić, bo ta właśnie była czymś przyklejona. I po co ja to robiłam? Po to, żeby móc ruszyć tym pierścieniem ostrości, ustawić sobie ostrość na nieskończoność, zanim je odkręcę, później je poluzować, przesunąć ten pierścień na ten znacznik tutaj nieskończoności i wtedy je z powrotem zacisnąć. I wtedy ten aparat, znaczy ten obiektyw, będzie ostrzył na nieskończoność w momencie, jak będzie ten, no, dojdzie do tego swojego momentu oporu. I to jest bardzo wygodne, zwłaszcza jak robicie Państwo, nie wiem, fotografię uliczną, wtedy nie trzeba się w ogóle przejmować ostrością. Ostrość będzie zawsze, ustawić go sobie tutaj na 5, 6 albo na 8 i ostrość będzie. Dlatego polecam sobie to zrobić, jeżeli dostaniecie taki obiektyw Państwo. Nie mam chyba tego problemu z tą 35. Wydaje mi się, że ona od razu jest na nieskończoność ustawiona. Muszę to jeszcze sprawdzić. No ale ten taką wadę ma. Jeszcze Państwu pokażę, jak wygląda bez tego kapturka. Kapturek niestety nakręcany jest na filtr. Więc jak on jest, to już żadnego filtra być nie może. To nie jest super przemyślane, ale taki jest maleńki w momencie, kiedy kapturka nie ma.
Ja tego kapturka używam, bo on lubi takie śmieszne flary łapać, zwłaszcza jak jest w pełni otwarty i robi takie kółka, takie aureole wokół obiektu. Jest to strasznie śmieszny efekt. On się rzadko zdarza, bo to musi naprawdę światło już tak wycelować i wpaść totalnie w niego. Natomiast zdarza mu się tak robić, no ale jest malutki. Jest cięższy niż te plastikowe plastiki fantastyki, niż te kitowe obiektywy. Jest dwukrotnie krótszy niż ten 14, 42, 45, 42 Olympusa, to taka beczka, który ja serdecznie nie polecam. 10 razy bardziej wolałabym ten obiektyw niż tamten, albo nawet i 100 razy bardziej. Jedyne co, że jest trochę cięższy i aparat będzie nam troszkę, tak jak tutaj widać, do przodu ciągnął. Przez to, że jest trochę cięższy ten obiektyw, ale przy FL7, gdzie on ma tutaj taki mały uchwyt i tu jest uchwyt też na kciuka, nie ma z tym żadnego problemu, działa to naprawdę bardzo w porządku. Jeszcze raz serdecznie polecam. Można mieć prawie taki Fujifilm albo prawie Leica za cenę pokrywki do obiektywu od Leica. Bo myślę, że nawet baterii by nie dało rady za 450 zł dostać. Może się mylę, nie wiem. Ale naprawdę serdecznie polecam, jeżeli macie Państwo możliwość, albo kupić go używany, albo bezpośrednio z AliExpressa. Teraz wydaje mi się, że nie są za 200 zł, że są troszkę droższe. Na polskich portalach widziałam go za 350. Natomiast ja bym poczekała, aż będzie używany, dostępny, bądź też... Chociaż nie ma ich dużo dostępnych, bo ja polowałam na niego używanego. Nie ma ich dużo, bo myślę, że ludzie go po prostu lubią. Ci, którzy go mają, po prostu go lubią. Helios jeszcze, to Państwu powiem, bo zrobię może zdjęcie w domu i pokażę Państwu. Byłby chyba trzykrotnie dłuższy na tym aparacie. I zdecydowanie cięższy, i zdecydowanie jest gorzej zbudowany. Tam się wszystko telepie i trzęsie. Natomiast tutaj wszystko chodzi, pierścień ostrości chodzi bardzo gładko, bardzo przyjemnie, a jednak z lekkim oporem, że przez przypadek nie będziemy sobie tego przebijać. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.